oglądam właśnie zwiastun jednego z filmów, który w najbliższym czasie ma wejść na ekrany kin, zastanawiając się naturalnie, czy pójść do kina, wydać pieniądze na ten film. Myślę, że wielu z nas dokładnie tak samo ogląda jakiś zwiastun i zastanawia się, pójść do kina, czy nie pójść do kina. I kiedy już wybieramy się do kina i po tych 20 minutach, kiedy jesteśmy zarzucani reklamami, siadamy, jest film. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że właśnie po tych 20 minutach zamiast filmu dostajemy dokładnie ten sam zwiastun, który oglądamy w internecie. Czulibyśmy się oszukani. Nie tego się spodziewamy, nie tego chcemy. Zresztą nie chodzi tylko i wyłącznie o filmy, o zwiastuny, bo przecież w tej chwili często w różnych miejscach otrzymujemy próbki takiego czy innego produktu zachęcającego nas do tego, by kupić większą ilość czy użyć go w całości. Nie zadowalać się tylko i wyłącznie próbką, nie zadowalać się tylko i wyłącznie zwiastunem. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. To egzemplarz pierwszy raz otwarty. Jestem przekonany, że w naszych domach jest wiele egzemplarzy, które odłożone gdzieś na półkę być może nigdy nie zostały otwarte. I pytanie jest takie, czy my tak naprawdę znamy Boże Słowo? Czy znamy Boga? Oczywiście wielu z nas może powiedzieć, jestem chrześcijaninem, znam taki czy inny fragment biblijny, przecież taką czy inną historię biblijną usłyszałem w kościele, ale czy nie jest przypadkiem tak, że jesteśmy jak widz, który ogląda tylko i wyłącznie zwiastun i mówi, wiem, co będzie w tym filmie. A może jest tak, że jest to tylko i wyłącznie zwiastun, który wybiera najlepsze, najgorsze fragmenty? Bo przecież zwiastun jest po to, by zachęcić, by pójść do kina, a Boże Słowo, fragmenty, które czytamy, są zachęceniem do tego, by poznawać dalszą część tej historii. Historia, która dzisiaj jest przed nami, to tak naprawdę początek wielkiej, niesamowitej historii Abrahama. Powołanie Abrahama, by wyszedł z ziemi swojej do tej, którą Bóg mu wskaże. Historia mówiąca o wierze, o zaufaniu, ale też tak naprawdę historia mówiąca o początku. Dopiero kolejne fragmenty pierwszej Księgi Mojżeszowej pokazują, jak ta wiara Abrahama wyglądała. Jak w tej wierze czasami było trudno wytrwać, jak czasami Abraham po prostu sam chciał wszystko na swój sposób organizować. Dlatego, drodzy, fragment, który dzisiaj będziecie mogli przeczytać, jest zachęceniem do tego, by chcieć więcej. Bo ten fragment stawia przed nami bardzo istotne pytanie, czy Abraham znał tego, który do niego mówił? Dlaczego zaufał temu, który powiedział mu, wyjdź z ziemi swojej i idź do tej, którą ci wskażę? A jak my byśmy dzisiaj zareagowali, gdyby Bóg do nas przemówił? Ale pytanie najważniejsze, czy w ogóle byśmy byli w stanie rozróżnić głos Boga, czy tego Boga znamy? I by nie mieć tych wątpliwości, by wiedzieć, jaki jest Bóg, który do nas przemawia, jaki jest Bóg, który w Jezusie Chrystusie objawia swoją miłość, zachęcam, by poznawać to Boże Słowo nie tylko przez zwiastuny, taki czy inny odcinek chrześcijańskiej telewizji internetowej, taką czy inną wizytę w kościele, ale systematycznie, codziennie, żyjąc z Bogiem, poznając Jego Słowo i idąc, tak jak Abraham, do tej ziemi, którą Bóg nam wskazuje.